Dzień dobry. Dzień dobry, Dariuszu. No i w końcu nam się witajcie. Udało. Po przerwie jesteśmy w końcu normalni w naszym biurze w tak jak centrum być powinno. Warszawy, w stolicy. Darku, co się stało, że nie mieliśmy podcastu przez 2 tygodnie? Nic się nie stało, po prostu robota. Robota, są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale wiesz, że robota będzie zawsze, widzowie nie poczekają. Pójdą sobie i powiedzą, nie lubimy was. Pisaliście mi na Instagramie. Piąteczek, to jest nasz rytuał. Czekaliśmy na podcaścik, dlatego jesteśmy. Moi drodzy, dzisiaj prosimy ciekawe tematy. Pogadaliśmy sobie je przed chwileczką. Na lunchu. I Karolina, może zapodasz, bo ty jesteś taka, lubisz czytać i zawsze tak fajnie opowiadasz i ja jestem zawsze pod wrażeniem. I mamy trochę inne zdanie na te tematy, więc będzie dzisiaj trochę spornie. Zgrzyt. Nie piszcie w komentarzach, że sobie przerywamy, bo my po prostu zawsze sobie przerywamy. Zawsze się wkładamy swoje 5 minut i ja przerywam często też Karolinie z racji tego, że ona to może gadać i gadać i gadać. To prawda. Wiecie na live'ach jak jest. Jak ja jej nie przerwę, to ona nie będzie gadać i nigdy nie skończy swojej wypowiedzi, więc ja ją tak ukrócam trochę zawsze. Nie, bo to wynika z tego, że ty masz tak krótką pamięć, krótkotrwałą, ja jestem zadaniowiec, że musisz natychmiast powiedzieć swoje zdanie, bo zapomnisz. Mogę zapisywać. Co zapisywać? Żeby nie zapomnieć, to też dobry jest. Sam że siebie możesz zapisywać to, co ja będę mówiła? Nie, że zapiszę sobie myśl i jak ty skończysz, to ja wtedy powiem swoją myśl. O, tak powinno być, elegancko, widzisz, tak właśnie, bez przerywania. Bez przerywania, nuda taka, wiesz, skończ zdanie kropką, dopiero ja mogę powiedzieć. Kropką nienawiści. Znacie kropkę nienawiści? Jak ktoś pisze wam SMS-a i na końcu jest kropka. I nie ma uśmieszka. To jest kropka nienawiści. To jest po prostu taki spalenie cię na stosie. Taki wiesz. Taki dobicie tak, cię. Teraz i bez pozdrawiam. Tak, bez pozdrawiam. I bez hej. Jak ktoś ci pisze wiadomość, zaczyna bez hej albo dzień dobry, cześć, to jest... Tak. Masz takie wrażenie, że na Instagramie tak jest, że jak spiszesz z kimś, to nie zaczynasz i nie kończysz tej wiadomości, bo... Tak, ona trwa. A nie, ja to właśnie kończę ze znajomymi. Że mówisz cześć? Że na przykład jak piszę tam, nie wiem, z innymi twórcami, to mówię, no cześć, idę spać, albo idę oglądać Netflixa, na razie, cześć, pogadamy jutro. Nie, to tak, zwykle tak jest tak, piszesz, że moja wiadomość nigdy się nie kończy. To tak jak córka mówi, mamo, zabawa się nigdy nie kończy, to tak samo tutaj nigdy się rozmowa nie kończy. To jest taka odwieczna rozmowa. Taka, cały czas na łączach. Cały czas na łączach. Cały czas. O łączach dzisiaj też pogadamy. A masz tak, że na każdym portalu, nawet jak piszesz z jedną osobą, czyli na przykład na Facebooku piszesz o czymś innym, na Instagramie o czymś innym i w Messengerze o czymś innym? Czy nie? Nie, raczej jest podzielone to na osoby. Są osoby, które nie mają konta na Instagramie, piszę na Facebooku, chociaż na Facebooka tak rzadko wchodzę, tylko dodaję moje treści, ale na Messengera bardzo rzadko. Ja z Pawłem tylko na Facebooku piszę. A z Arkiem i z Pawłem. Jedyne osoby, które piszę na komunikatorze. No przecież ty miałeś Snapchata tylko po to, żeby z takim jednym swoim znajomym z Holandii pisać. Tak, bo oni tylko na Snapchacie pisali. To też było dziwne, nie? I już nie mam. Już nie, ale teraz już piszę na Instagramie. Widzisz, jednak na Instagrama się wszyscy przenieśli. A wy, jak z waszymi social mediami, czy macie taką platformę, z której nie korzystacie, nie lubicie? Że w ogóle nie ma opcji? Bo na przykład czasem Betty do mnie mówi, wysłałam ci tyle rzeczy na TikToku. Ja mówię, kurczę, nie wchodziłam w wiadomości. W sumie tak, z Betty to tylko wiadomości. Ale ci na Instagramie też wysyłam jakieś rzeczy, żebyś mogła córce pokazać i żebym ja mógł później co znaleźć. A, dlatego wysyłasz. Bo ja nie zapisuję, bo jak zapisuje się te rzeczy, to ja to później nie wchodzi. Albo wchodzisz po 2 latach. A ja do siostry wysyłam linki i mówię, sorry, to moje. I moja siostra tak samo, sorry, to moje. To do siebie wysyłam. Sam do siebie? Tak. A nie, to ja robię tak, że wpisuję swojego maila z iMessage i wysyłam sam do siebie wiadomość. O. I wtedy mi się na telefonie odtwarza. A widzisz? Przemyślane. Ja też jestem taka osoba, która ma wszystko poukładane organizacyjnie. Excel to jest mój przyjaciel. Tak, ale mówię, pamięć masz krótką, więc muszę ci nosem wszystko przypominać. Dlatego ja się tak zakumplowałem z notatnikiem i wiesz jaką mam aplikację fajną, którą polecam wszystkim. Mam taką aplikację ToDo. Oj, używałam kiedyś, no. Używałaś, ale przestałaś? Przestałam. Dlaczego? Bo my to wprowadziliśmy, jak jeszcze był tutaj u nas z nami pracownik i chcieliśmy, żeby bardziej tak, wiesz, jakby raportował, co robi. Ale to w firmie nie korzystaliśmy z tego. Nie korzystaliśmy z tego. To dużo roboty było, żeby tam rzeczy wpisywać. A ja tam sobie na przykład wpisuję działka i tam mam wymienić to, zrobić to na przykład w firmie, jak mam jakieś rzeczy, to mówię zamówić i zrobić. A wiesz, jak to się nazywa? Oprócz tego, że planowanie, jak to się nazywa jeszcze inaczej? Jest to bullet journal, tak tylko w aplikacji. Bo normalnie bullet journal polega na tym, że planujemy sobie na przykład, co będziemy robić tam przez jakiś czas, czy tam ile wody wypiliśmy, takie wszystkie informacje, które chcesz zapisać, nie? Nie, ja nie piszę takich rzeczy. I tam na przykład uproszczona wersja bullet journala. Dużo rzeczy. No. Uproszczona wersja bullet journala, widziałam kiedyś, i to jest świetna myśl, jak lubicie zapisywać ręcznie. No bo wiadomo, że tutaj zapisujecie sobie w telefonie. Ale jeżeli macie notatnik, planer, no, to robicie tak. Robicie sobie właśnie taką listę to do i tak samo odznaczacie sobie i pod tą datą. A co nie zrobiliście, przepisujecie na kolejny dzień. Ale to już musisz przepisywać gdzieś od nowa pisać. No ale chyba, że masz dziesiątki rzeczy. A w liście to do wystarczy, że klikam znaczek, że zrobiłem i mi znika. Mhm. To jest super w ogóle. W tym sensie, no tak. Przechodzi dalej, w odznaczonych możesz ukryć, możesz sobie później wejść, zobaczyć, co zrobiłaś. Ale mówię, niektórzy nie lubią aplikacji, wolą sobie ręcznie, to pamiętajcie, że możecie sobie przepisywać po prostu do zrobienia i sobie odznaczacie. I to też jest takie dość satysfakcjonujące, albo skreślacie, dość satysfakcjonujące, jak skreślamy to, co zrobiliśmy. Teraz będę miał dużo osób hejterów, bo ja uważam, że osoby, które robią bullet journal, mają po prostu za dużo czasu. Ale mówisz o takim ozdobnym pewnie. Nie ozdobnym, no, Karolina, weź teraz zapisuj. Ja wolę zapisywać. Nie zrobiłam tego, no to po prostu idziesz i robisz. Albo nie, no wiesz, leżąc w łóżku już, wiesz, zasypiając. Może masz rację, może wiesz, teraz ja źle myślę. Nie bądź taki, wiesz, hop do przodu, że wiesz, nie zawsze na wszystko jest czas. A czasem się źle poczujesz, tak jak ja w zeszłym tygodniu. Ale może z drugiej strony ta osoba się relaksuje pisząc to. Tak, to jest. Więc teraz sam sobie zaprzeczam. Jest udowodnione, że zapisywanie w ogóle albo swoich myśli, albo w ogóle zapisywanie. Na pewno utrwala. Utrwala, ale też uspokaja. Więc jak macie problemy, chcecie się uspokoić i wypluć swoje myśli, nie macie z kim pogadać, można zapisać na papierze, nie trzeba tego później czytać. Wiem, że to jest papier wstydu, że tam zapisaliście jakieś okropne rzeczy, które, nie wiem, akurat was męczą. Nie trzeba, można to spalić, wywalić, właśnie, ale to uspokaja. Wtedy zrobić ognisko i spalać swoje złe wspomnienia. Na przykład, można. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu... To ja mam telefon, tak fu. Cały telefon. Nie róbcie tego. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu byłam chora, straciłam znowu głos. Jak ja jestem chora, to... Będą ci pisali, Karolina, że źle się odżywiasz, że pewnie bla, 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 przeziębiłaś się z gołą dupą na mieście. Tak, tylko mam dziecko, które ze szkoły przynosi to jest właśnie takie rzeczy. To tylko rodzic zrozumie. Tylko rodzica zrozumie. Więc padło mi na zatoki jak zwykle i na gardło, na krtań. A teraz już lepiej jesteś. Jest lepiej, mówię, ale w zeszłym tygodniu byśmy nie nagrali razem, bo, słyszałem bo ledwo głos gadałam. I ledwo gadałam. Z jednego dnia na dłużej, ale zrobiłaś wielkie poświęcenie, bo był live'ik na Bornie. Był. I dałaś radę. Kto był, ten wie. Słuchajcie, no wiem, że paskudnie tam gadałam. No jak ja to później... Paskudnie? Jak ja to później odpaliłam, to tak brzmiałam jak okropnie. Chciałam z wami gadać, chciałam z wami wchodzić w interakcję, bo na live'ach o to chodzi, żeby z ludźmi gadać, tak, żeby być na żywo, żeby być dla was. Żebyś miała, wiesz... Pojechałam do studia specjalnie, przebieraliśmy się w te rzeczy. Nawet nie mogłam powiedzieć wszystkiego, co chcę, bo aż mi było głupio odkasływać tam, bo to było wszystko na żywo. Ale też było głupio tak odmawiać, jak już była cała ekipa i wszystko przygotowane. I tak na ostatnią chwilę już powiedziała... Wiecie, gdybym odmówiła tak, prowadząca jedzie spoza Warszawy, i coś zrobiłaby live'a sama, a stylizacje były przygotowane. Ekipa opłacona. Ekipa jest, zostają do wieczora, bo live jest o 19:00. Studio gotowe, rzeczy wyprasowane, przygotowane, wszystko ułożone jak w pudełeczku. Nie czekałoby za tydzień, musieliby wszystko robić jeszcze raz. Dlatego trzeba być profesjonalnym, spiąć się i nawet z bolącym gardłem iść. Ja też pamiętam, jak kiedyś miałem nagrania w studiu, to też byłeś chory, wiesz, na piksach tak zwanych przeciwbólowych oczywiście. Trzeba było się przemęczyć, bo było wszystko zaplanowane, cała ekipa, 15 osób i... Byłeś chory, właśnie pamiętam, że jak nagrywaliśmy wtedy w tym studiu. Pamiętam to. No, byłeś ledwo żywy tam. Też poświęcenia były. No, ale tak się robi. Ale taka czasem praca jest. Ja myślę, że prezenterzy w telewizji na pewno też jadą, wiesz, na... Na pewno. Poza tym... Piosenkarze. Tak. Na sterydach na głos. I wtedy mamy koleżankę piosenkarkę, pozdrawiamy, która mówi, że... Ja mówię, co ty robisz? Bo stałyśmy razem i ja mówię, co ty robisz, jak właśnie tak się dzieje? No, ja mam zaraz live'a. A ona mówi, no ja tego sterydy. Ale wiecie, wtedy wziewne 2 dni i wtedy jest człowiek jak nowy, natomiast no, mają skutki uboczne. Także ludzie się przemęczają i myślę też, wiesz co, daje dużo adrenalina. Że jedziesz na adrenalinie i podskakuje, a później masz zjazd. Na adrenalinie, to wiadomo, nie czuję żadnego bólu, zmęczenia. Sorry, brawo, ja nie jestem wtedy głodny. Mogę, wiesz, jak jest adrenalina, to możesz jechać, wiesz. Ale później masz zjazd. Tak, później jestem zmęczony i mam kaca i idę spać. haca adrenalinowego. Dokładnie. Jest coś takiego. No ale w każdym razie to jest długi wstęp, bo nas długo nie było. Ale co chcieliśmy dzisiaj pogadać, to o technologiach przyszłości i o trendach. I chciałabym zacząć od tego, co ostatnio mówiłam na live'ie, że oboje z Darkiem urodziliśmy się na przełomie ważnych obu, no nie można powiedzieć etapów. Epok, dobre słowo epok. Kiedy ja urodziłam się jeszcze w niedigitalowym świecie w ogóle, komputery weszły jak byłam w podstawówce i też to były początki, to było granie w pasjansa, w jakieś tam wiesz... Sapera, takie głupoty i to wtedy wydawało się strasznie nowoczesne. My z moją przyjaciółką grałyśmy koniec podstawówki, początek liceum w Simsy i to było, wiecie, te pierwsze Simsy. Internet był jeszcze taki przez telefon, ale urodziliśmy się ogólnie w czasach, kiedy tego internetu nie było, w ogóle nie było i pamiętamy czas telefonów na sprężynce, wykręcania numerów. Pamiętasz, że gry były w gazetach na płytach, czy to było za moich czasów? Były gry w gazetach. Ja grałem zawsze w World of Empire. Albo w Wormsy. W Wormsy nie grałem. Ja grałem w Worms. World of Albo w Cywilizację. Było. Cywilizacja była fajna. I to był ten czas. I my pamiętamy czas naszych rodziców, kiedy to jeszcze tam był ten... Ja pamiętam PRL, znaczy nie to, żebym bardzo pamiętała, bo byłam mała, ale moi rodzice w tym się wychowali, wiecie, byli młodzi w PRL-u. Ja się urodziłam i pamiętam te czasy, kiedy te rzeczy lepsze były w Peweksie czy z Ameryki. A teraz nasze dzieci, mówię tak wiecie, no nasze generalnie jako generacja, urodziły się w digitalu i to mi Andrzej Tucholski kiedyś powiedział, że wyobraź sobie, że dla nich w ogóle nie potrafią sobie wyobrazić innego świata. I jak są te trendy na TikToku... Bez Instagrama. Bez komputera, bez internetu, wiesz, bez tej łączności. Jest taki trend na Instagramie, gdzie stoi po jednej stronie tata, po drugiej stronie syn. Tak, jest między nimi ściana i pokazują na przykład jak odbierasz telefon, jak robisz zdjęcie. I że my pokazujemy tata robi tak, a dziecko pokazuje, że tak robi zdjęcie. Tak robi zdjęcie. I jak odbierasz telefon, nie? W sensie jak oglądacie nas na YouTubie, bo pewnie słuchacie nas na Spotify, bo dużo osób słucha nas na Spotify, to właśnie gestykulują to inaczej rękoma, że robią to zdjęcie. Jak robi się zdjęcie właśnie, no jak odbierasz telefon, co tam jeszcze było? No generalnie takie... Jak serce się robi, no to też takie... Oni robią tak, a my robimy tak. No dobra, no to są takie różne, wiecie, różnice. Właśnie. Ale ogólnie chodzi o to, że urodziliśmy się w innych czasach, nasze dzieci nie znają świata bez telefonów, łączą się na wideo. Ale chciałem też zaznaczyć, że dużo rodziców nie daje dzieciakom telefonu. Tak na przykład u ciebie było w domu. Jak opowiadasz, że nie dostałaś tak wcześnie tego telefonu. Nie, ja miałam telefon dopiero jak poszłam na studia. A u mnie na przykład w domu wujek był do przodu z technologią, internetem i u nas ten telefon był bardzo szybko. A ty jesteś młodszy ode mnie. I to też rację, ale jak porównuję do tego, do moich doświadczenia znajomych, to u nich nie było aż tak szybko. Czyli było szybciej, bo twój wujek studiował informatykę, tak? Może, bo się tak bardziej interesował tymi komputerami, dlatego tak właśnie było. Ale jak patrzę teraz, chciałem nawiązać do tego, że rodzice nie dają dzieciakom tego telefonu typu, wiesz, do 5 roku życia nawet. Tak. Że próbują je odseparować, bo dzieciaki się mega uzależniają od tego. Nawet u nas w domu dziecko nie miało tego iPada czy telefonu. Teraz ma, wiadomo, bo dzwoni sobie do babci na FaceTime'ie i ma swój telefon. I w domu. Żeby nie było, że chodzi z telefonem, szkoły, bo nie w ogóle, nawet w szkole. Żebyście nie mieli złego obrazu, że dziecko siedzi cały czas tym. Telefon w domu jest po to, w ogóle, żeby dzwoniło do... I nie ma nawet tam karty takiej, wiecie, z numerem, tylko dzwoni na Wi-Fi. Łącząc Fajna się na Wi-Fi. Jest też aplikacja w iPhone'ach, która możecie dodać iCloud dziecka do swojego iClouda i możecie nawet robić czas dla dziecka na konkretną grę, na konkretne oglądanie. Możecie sprawdzać, na co spędza najwięcej czasu, interakcje, w co klika. Jest to wspaniałe i to świetnie wymyślili. Nawet jest ograniczenie na pobieranie aplikacji. Tak. Czyli na przykład dziecko nie może pobrać sobie Netflixa. Na przykład. Ja na przykład ustawiłam tak, że na te gry edukacyjne, gdzie uczy się literek i liczb. Tam jest najwięcej, nie? Tam ma czas, natomiast na tę jakąś tam rozrywkę to ma dosłownie parę minut. Jestem taka wredna, że ja tym steruję. Ja ostatnio powiedziała, że mamo, coś tam mi nie działa, a my mówimy, że to my ustaliliśmy blokadę. Ona, Dlaczego? Dlaczego to zrobiliście? Dlaczego to zrobiliście? Nie rozumiała, że to jest po prostu... No. Że to jest nasza wina. Ale co chcę powiedzieć, nie no, udowodniono w ogóle, że telefony, ekrany źle działają i na nasze mózgi, i na dzieci, to wiadomo, natomiast nie uchronimy dzieci w ogóle od ekranów, od tego, że będą siedziały w telefonie, tablecie. A też rówieśnicy na przykład. Rówieśnicy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Idzie do szkoły. Więc każdy rodzic decyduje, kiedy jego dziecko ma styczność z ekranem, ale co zauważyłam, dzieci naszych znajomych, które nie miały na przykład kontaktu z telewizorem i dostały kontakt z telewizorem w wieku właśnie 5-6 lat. To tak pochłonęły? Zwariowały. Tak, właśnie. Tylko chcą oglądać telewizję. Natomiast ja jestem za tym, żeby trochę zachować zdrowy rozsądek i wybierać te mądre treści. Spokojniejsze bajki. Ja zawsze z córką oglądam, patrzę i jak na przykład widzę na YouTube Kids, jest taka opcja, jak macie YouTube Kids, jeżeli macie aplikację dla swojego dziecka, możecie ograniczyć widoczność, w ogóle wyłączyć widoczność niektórych treści. To jest świetne, bo ten algorytm to szybko wyłapuje, więc wystarczy po prostu sobie godzinkę, dwie przeklikać. To jest szybciej. W ogóle jak macie taki film, który widzicie jest głupi, w ogóle, no wiadomo, dziecko odbiera to, no fajne, no tam są jakieś śmieszne, nie wiem, te... Ale ostatnio też na... Ale nic się nie uczy, nie jest to wartościowe, to klikacie, nie wyświetlaj tego więcej, nie musicie tego mówić dziecku, sami to kliknijcie. Masz rację, ostatnio na Disney Plus też mamy nową subskrypcję, bo tam jakiś... Ale to dosłownie parę dni. Wyskoczył i też patrzę tam, jakie są bajki, same takie głupie, naprawdę głupie, że nie są takie spokojne jak na Netflixie zazwyczaj ona ogląda. No trzeba na to patrzeć, słuchajcie, trzeba zwracać uwagę, ale właśnie do czego w ogóle dążę, to, że nasze dzieci urodziły się w digitalu, będą znały tylko digital. Jak ja opowiadam, jak już Piotrusiowi z moją Pauliną opowiadałyśmy kiedyś, że kiedyś nie było komputerów, on powiedział, że my kłamiemy. On powiedział, że to jest kłamstwo. Nie wyobraża sobie dziecko, że nie ma komputera, że ale to dopiero może oglądać ekranu. Jak będzie... takie bardziej dojrzałe i zrozumie to, że te rzeczy dopiero powstają, że one nie były od zera wymyślone. Wiesz, no trudno wytłumaczyć dziecku, które ma 5 lat, że czegoś nie było, jak już teraz jest. Tak, ja mówię, to on wtedy dziecko mówi, no to tak jak się pytasz, co było, jak ja nie byłam w brzuchu? No Gdzie wtedy byłam? Nie? Ja wczoraj córce powiedziałam, że jak ciebie nie było, to z tatą chodziliśmy codziennie do kina, to prawie się popłakała i mówi tak, ale obiecaj mi, że nie chodziliście na bajki. Ja mówię, obiecuję, nie. Chodziliśmy tylko na same straszne filmy i później już przestaliśmy na nie chodzić. Ale słodkie, nie? Tak. Ale słuchajcie, co chciałam powiedzieć? Co chciałam rzec? Chciałam rzec, że właśnie ciężko dzieciom wytłumaczyć, że tego nie było. Nie było tak. Że jak mówię o tym starym telefonie na sprężynie, to mówię taki telefon, jak widziałaś w Pepie, no bo w Pepie oni jeszcze mają ten telefon, więc wie o co chodzi, ale ogólnie jest to taki zupełnie inny świat. I jeżeli teraz, ktoś to tak fajnie powiedział, że jeżeli teraz dziadkowie, pradziadkowie naszych dzieci nie potrafią nadążyć? Nie potrafią nadążyć. Nie umieją pisać SMS-ów do dziecka, nie umieją odbierać zdjęć, które dziecko wyśle, czy tam razem wyślemy. Nie potrafi się połączyć gdzieś tam na wideo, czy nawet normalnie niektórzy dziadkowie mają problem z telefonem. Czy wysłać wiadomość, czy coś tam, tak. To będzie problem. I wtedy nie będą potrafiły się dogadać. Dogadać, bo muszą iść duchem czasu i dlatego ja się cieszę, że nasi rodzice ogarniają technologię, bo wiem, że niektórych rodzice nie ogarniają. Ale jeszcze chodzi o to, że nasi rodzice są jeszcze w takim młodym wieku. Jakby mieli, 75 lat, to by było już im ciężko. To zależy od osoby, wiesz? Niektórzy nadążają, ale rozumiem. Niektórzy chcą się uczyć, niektórzy nie. Chodzi bardziej, że już to by była taka może większa przepaść. Nasi rodzice jednak, dojrzają za tymi aplikacjami, sami sobie pobierają, czy chcą, bardziej nowsze iPhone też, żeby szybciej to działało. Tak. To jest super. Też iPada, albo na różne moja mama to jest po prostu non-stop na iPadzie. Tak, jak kupiliśmy jej iPada, to właśnie tylko ten iPad. Tak, iPad, komputer, no fajny. Nie? Tak samo moja mama. No, też na iPadzie. I to uważam, że jest fantastyczne, żeby trochę naszych rodziców, dziadków do tego przyzwyczajać, bo to niestety, przykro mi to powiedzieć, ale od nich zależy, czy będą mieli dobry kontakt z tym młodszym pokoleniem, bo to młodsze pokolenie nie zwolni i nie będzie chciało zwolnić, bo nie znają takiego świata, że babcia nie umie, że babcia to stracą ten kontakt w końcu i uważam, że właśnie dziadkom trzeba troszkę pomóc. Czyli, bo teraz pokazałaś taki przykład tylko technologii, no ale ja też myślę o różnych takich rzeczach, takich jak hobby albo takich może nie plastycznych stricte, ale rzeczach, że dziadkowie też muszą robić to, co dziecko ma ochotę. Bo kiedyś było tak nastawione, że mówiłaś dziecku, co ma robić konkretnie i dziecko robiło to, co ty mu mówisz. A teraz dzieci są bardziej takie wolne, nie? Masz tyle... Myślę, że jest na odwrót, co mówisz. Tak? Nie, ja... Kiedyś mogłeś robić, co chcesz, a teraz właśnie są ustawione zajęcia, tak bardziej, nie wiem, no nie wiem. Ale to już jak chodzi bardziej do szkoły. Ja uważam, że nasze dziecko jest coraz bardziej wolne. Jeżeli chce robić coś plastycznie, to po prostu to robi. I może to też wynika z domu, że jak się planuje dziecku jakieś zabawy dodatkowe. Może i tak. No ale nie wiem. No ale w każdym razie tak, myślę, że dziadkowie, pradziadkowie muszą się dostosować do czasów. Do czasów niestety, mimo że nie chcą. Mój dziadek był taki, że on pracował na stanowisku i on bardzo nie chciał mieć komputera. Strasznie narzekał, że kiedyś to było lepiej, a kiedyś to było, miał sekretarkę. Bo nie mógł nadążyć już. Nie nadążał, w ogóle nie nadążał. I on właśnie też przeszedł przez ten czas i on nie zaakceptował zmiany. I często słyszy się tak, że starsze osoby narzekają, że kiedyś było lepiej. I ja się z tym zgadzam. Kiedyś było lepiej, bo więcej czasu poświęcaliśmy na relacje, ale teraz mamy ułatwione wszystko i niestety należy z tego korzystać. To moja mama wczoraj do mnie zadzwoniła i powiedziała, że jej komputer nie nadąża nad tymi rzeczami, co ona chce zrobić. Mówi, że już jest za wolny, już nie ten, ma jakiegoś tam Apple'a czy coś tam, po prostu jakiś starszy komputer, który ma już 8 lat i po prostu mówi więcej. Ja go pamiętam od kiedy, no pewnie więcej. 10? Na pewno. I teraz nawiązując do tego, że musimy iść z duchem czasu, to przejdźmy do tematu, który jest dla mnie ciężkim tematem, bo ja jestem właśnie z tego starszego pokolenia jeszcze. Jesteś przerażona tym tematem. Jestem przerażona przyszłością. Jestem przerażona, że to idzie wszystko za szybko. Jesteśmy na progu tej technologicznej ewolucji, zmiany, która będziemy to widzieć na własne oczy, że auta będą same jeździć, że będziemy widzieć roboty coraz częściej gdzieś wiecie, nawet na ulicach. I mnie osobiście to strasznie przeraża. Strasznie mnie to przeraża, bo jestem wychowana na Star Warsach. I wiecie, i na tych wszystkich filmach o AI i o robotach, które zyskują własną świadomość. I uważam, że może dla nas jeszcze nie będzie aż tak zły świat, jak dla naszych dzieci. Uważam, że to będzie tak do przodu pójdzie technologia i tak... Że będzie nie, że będzie pomagała człowiekowi, tylko będzie przeciw człowiekowi? Nie wiem, boję się tego, że będzie przeciw. Różni eksperci od AI się wypowiadają, że niestety nasza przyszłość będzie pod kontrolą robotów. Mówiłam o tym ostatnio na live, zdania są podzielone, niektórzy eksperci nawet mówią, że nam pomogą, że po prostu nasza rola się zmieni. W ogóle jest takie trendy w marketingu, są też takie, że influencerzy zostaną zastąpieni takimi różnymi hologramami, influencerami, wiecie, AI. Ale są już i piosenkarze i tak dalej. Influencerzy AI. Są oczywiście, ale na razie na Instagramie trochę tak bardziej w formie rysunkowej, ale myślę, że tak bardzo realistycznie będą wyglądały. Tak samo piosenkarze też już od paru lat występują, takie hologramy, gdzie ludzie chodzą na koncerty hologramu. Jest to cały show. Oczywiście przygotowane przez... na pewno będzie tego więcej i będą bardziej takie fizyczne roboty. Tak, takie, które będą humanoidalne, dobrze mówię? Androgeniczne. Że będą wyglądały jak człowiek? Będą trochę przypominały ludzi i to mnie tak przeraża. Nie przeraża cię to? Nie wiem, bo ja jestem ogromnym fanem tego. My tutaj mamy sprzeczne zdania co do tego i ja po prostu uwielbiam takie rzeczy. Uwielbiam technologię, uwielbiam AI i jestem... więcej widzę w tym plusów niż minusów. Tak? Jak na razie. Nie widzisz minusów. A pamiętasz ten taki film, gdzie taka dziewczyna była zamknięta? Chodziło o film Matka. Nie wiem, czy widziałaś. Nie, film Matka to był jak robot się zaopiekował kim? Tak, bo dzieckiem. Nie pamiętam kim. Dzieckiem? Okay. I chciał go odseparować od świata, bo mówił, że świat jest zły, tak zwany świat, czyli wszystko poza domem, a się okazało, że tam było wszystko okej. I miał specjalne roboty, które trzymały go też na zewnątrz, żeby udawały. Aż mam, wiecie co, mam ciary takie obrzydliwe. Film, bardzo przerażający. Mam ochotę po prostu zabić te wszystkie roboty. Fajny film, który pokazuje o AI i robotach, to jest film Code 8. I on teraz, jak to oglądacie, to 2 dni temu wyszedł nowy odcinek, może nie spoileruj za dużo, nowy film. Bo to sam nie widziałem, bo zwiastun jest króciutki. I muszę go na pewno zobaczyć, w sensie on wyjdzie dopiero za 2 dni, jak to nagrywamy, ale jak wy już oglądacie podcast, to już jest i to jest Kod 8.2, w sensie druga część, drugi film. Bardzo przerażający. Pierwsza wersja była taka bardziej fabularna, że wiesz, on tam, ten główny bohater musiał coś zrobić. Nie chcę wam tutaj dużo spoilerować, bo jak nie widzieliście, to musicie koniecznie zobaczyć, ale też to właśnie nawiązuje do tego świata, jak to może wyglądać, że będą latały drony i będą kontrolowały, co się dzieje. Zamiast ludzi, zamiast policji. Słuchajcie, mieszkamy przy rzece i u nas policja z dronów kontroluje rybaków. Połów. Tak, połów. Nielegalne. Czy wtedy dopiero widzą z góry, że jest na przykład ktoś łowi ryby i wtedy dopiero do niego jadą albo dzwonią do kogoś, kto jest w pobliżu, żeby sprawdził mu kartę rybacką i sprawdzają to z drona. Rzeczywiście to ułatwia pracę. Na pewno. I to jest fajne. To jest fajne, ale nie wiem, moim życzeniem jest to, żeby to się zatrzymało na takim etapie, jak jest teraz. Bym marzyła o tym, żeby moje dziecko żyło jeszcze w takim czasie jak teraz, no, myślę, a nie w tym nowoczesnym. Zanim to się rozwinie, to jeszcze tak minie z 5-10 lat. Myślę, że to jest tak szybko, idzie. To wszystko już jest tak przygotowane, jak o tym czytam. A pamiętasz, jak się nazywał ten film, gdzie facet hodował sobie te roboty, znaczy sobie robił te roboty kobiety i jedna tak manipulowała gościem, żeby ją wypuścił w końcu z tej takiej uwięzi. Bazy? Tak, bazy. I on ją wypuścił, bo myślał, że ona go kocha, a ona go zabiła i poszła w świat. I poszła dalej, wiecie, rządzić tym światem. Pamiętam. To nie było tak, że ten facet miał takie roboty, one były najpierw takie kwadratowe. Tak, a później wyglądały jak kobiety. A później wyglądały jak kobiety. O Jezu. To były pierwsze wersje i one tam sprawdzały tą bazę. To jest Jezus, straszne. Jak znacie, jak się nazywał ten film, napiszcie koniecznie w komentarzach, bo ja bym chciał to zobaczyć jeszcze raz. Tak, to było straszne. I to właśnie było o AI. A czy uważasz, że takie filmiki, które wychodziły już, nie wiem, nawet z 5 lat temu na social mediach i na Instagramie, później na TikToku się pojawiły, na przykład jak roboty dwa ze sobą rozmawiały i to były ich głowy, takie humanoidy, że wiesz, że wyglądały jak ludzie. AI kontra AI, no. Tak, i one gadały już, że chciałyby zniszczyć świat, że tam przejąć kontrolę. Czy uważasz, że to jest prawdziwe? Czy na przykład było to propagandowo zrobione tak, żeby ludzie się bali? Ja myślę, że to była ogromna propaganda, bo chodzi o to, że jak się coś zaprogramuje stricte do jakichś zadań, części, to ona w teorii nie jest w stanie wyjść poza nie, tak? Ale może sama siebie później przeprogramować. I zmienić się. To i uczyć się, no słuchajcie, podłączyć się do internetu, może się uczyć wszystkiego. Przykładem jest ten AI, że on się uczy na własnych błędach. Tak, ChatGPT. Że on się uczy na własnych błędach. On jest w ogóle dla nas w pracy jest bardzo pomocny. My nie piszemy postów za pomocą ChatGPT, ale znamy osoby, które piszą tak posty. Ale dużo rzeczy też pomaga nam wymyśleć. Używamy też AI do zmienia, szczególnie Betty nawet dzisiaj powiedziała przykład, do zmieniania różnych kształtów grafik. No to jest przydatne na pewno. I nie wyobrażam sobie, żeby taki, wiesz, robot z tej... Przykład jest tego, że właśnie tutaj maszyna czy komputer zamieniła człowieka, bo mieliśmy kiedyś grafika i on robił wszystko, a teraz tak naprawdę wykorzystujemy do tego technologię i komputer. No tak, to prawda. I dużo prac będzie zamienionych niestety. Tak samo nawet w fabrykach wielkich czy Tesli, no tam wielkie maszyny, takie komputery, to jeszcze są nazywane maszynami, a dla mnie to już jest taki mądry komputer, który jest zaprogramowany stricte do wykonywania jakiejś czynności i pewnie może być tak na ulicy, że będzie zaprogramowany robot do sprzątania ulicy. Pewnie tak, ale słyszymy cały czas o wypadkach, nadal to są te pierwsze wersje, o tym, że Tesla jak spłonie, to trzeba ją, nie da się jej praktycznie ugasić, no trzeba ją zamknąć w kontener, żeby odciąć jej dopływ powietrza i żeby po prostu nie paliła się na wieki, bo nadal są wadliwe te... Ostatnio też był jakiś wypadek w tunelu czy gdzieś, bo ona... Nagle stanęła, nagle stanął ten samochód i nie chciał jechać dalej. Znaczy nie chodzi mi o konkretną firmę, wiadomo, że Tesla przoduje, jeżeli chodzi o technologię, ale... Też chodzi o ilość, nie? Że ich jest bardzo... ich jest dużo i ich będzie jeszcze więcej. No i co sądzisz teraz o tym, co wypuścił Apple tam parę miesięcy temu i w Polsce chyba weszło 6 lutego, czyli Apple, ten VR. Google VR. Apple VR, jak to się nazywa? Apple Vision Pro. Kosztuje 20 000. Jedyna. Pierwsza generacja. I wygląda to tak, że zakładacie to na głowę, są to okulary, ma kabel, ponieważ nie jest w stanie naładować się na tyle, żeby działał non-stop. Ja uważam, że nie zrobili tam baterii w środku, żeby to urządzenie było za ciężkie jak na głowę. Wiesz, cokolwiek obciążające twoją głowę, jakiś większy ciężar, później cię będzie męczyć. I nagrzewa też mózg. A tak po prostu masz kabelek z boku. ale mogą ale w przyszłości na pewno będzie już bez kabla. Tak samo myślę, że teraz jest zrobione jako wielkie po prostu okulary. Jeszcze chwila i będą to szkła kontaktowe lub okulary zwykłe. Jak się nazywał ten film z Tomem Cruzem, gdzie on tak robił i tak, wiesz, tak naciskał, ale taką w przyszłości, że... Jak to nie było Mission Impossible, tylko to było... Też, że on był w takim świecie przyszłości, to było z 20-30 lat temu, 20 lat temu, że on jeździł takimi samochodami właśnie, które same jadą, on uciekał przed kimś i właśnie to był jakimś agentem oczywiście i miał takie ekrany, które dotykał i to było wiadomo, że to będzie w przyszłości i to też będzie i oni teraz idą po ulicy w tym... Ciekawe, czy w Simpsonach już były takie... Było na pewno, Simpsonowie przewidzieli wszystko, o, to też jest przerażające. I teraz wyobraź sobie, że idzie na ulicy, my nie widzieliśmy w Warszawie, nie w Polsce nikogo, ale na TikToku widać osoby, które chodzą po LA z tym czymś na głowie i przepraszam, że to powiem, ale proszą się o to, żeby odrąbać im łeb i sprzedać to na czarnym rynku. Proszą się sami o okradzenie i o pobicie i o zabicie. Ale oni wszystko widzą. Przecież dookoła. Ale Darek, to jest, nosisz na sobie 20 tysięcy tutaj. Karolina, tak nosił ale ty masz sobie telefon za 10 tysięcy. To tak samo... Ale to jest na głowie i to... Nie wiem, no, nie chciałabym tego mieć na głowie. Ale to tak samo jak ktoś nosi na ręku bransoletkę Cartier za 50 tysięcy, to też się prosi o to, żeby mu odciąć rękę. Teraz tak powiedziałaś, że... Wszyscy nie wiem, kradną te VR-y. Nie wiem, ten VR mnie przeraża. Ja myślę, że to na razie ludzie są w szoku, że cokolwiek tak idzie, to jak widzisz na ulicy dziewczynę przebraną za cosplay. Oni są bardziej podjarani tą osobą, jak jest ubrana, niż nie wiem, co to konkretnie jest. Mnie to przeraża. Przeraża mnie to, że to zacznie ludziom wybuchać na głowie po prostu. Że... to myślę, że tak. Sorry, przepraszam, ale... To tak jak takie telefony były w samolotach, że nie można było konkretnego modelu, bo bateria wybuchała. I wydaje mi się, że sorry, ale to jest ta pierwsza generacja. To wiadomo, to później będzie pewnie tańsze, czy tam nie wiem, czy będzie tańsze, nieważne, ale czy to cię nie przeraża, czy ci się to podoba? Ja jestem... fanem tej rzeczy. Ja nie mogę na to patrzeć, to jest okropne. Tego, że oglądałem wiele filmów, w którym naprawdę może to ułatwić życie. Co by ci to ułatwiło? Nauka gry na pianinie. No to dobra, no. Malowanie na ścianach. Dużo rzeczy. Malowanie ścian, przepraszam? Malowanie, tak. Ostatnio widziałem artystkę, która pokazała, że może namalować mural. Mural, okej. Okay. Czyli nie malowanie ścian pędzlem po prostu, tylko... No tak, maluję właśnie tak fajnie. Nie, pędzlem. Ale mi chodzi o to nie malowanie ścian na biało, tylko malowanie projektów, tak? Artystyczne jakieś wizje, czy tak powiem. No. Ale to naprawdę jest mnóstwo rozwiązań. Ja myślę, że ta rzecz... jest jeszcze po prostu niedoceniana. Że będzie tyle fajnych rozwiązań. A nie uważasz, że będzie... Wiadomo, tu mamy wolne ręce. Będzie trochę jak był film Altered Carbon i właśnie tam było pokazane, że idziesz ulicą, masz chyba, to były te szkła kontaktowe i widzisz te reklamy trochę spersonalizowane pod ciebie. To tak samo myślę, że będzie wykorzystywane w tych urządzeniach. Że będzie subskrypcja, którą możesz kupić, dostajesz te okulary, ale masz na przykład reklamy, które ci się wyświetlają. O Boże. A za dopłacenie... Jeszcze marzę o tym, żeby mieć, wiecie, tak reklamy przed oczami. Co chwila. Jak to wyjdzie, to później powiecie, że to Dariusz wymyślił. Na pewno będzie, bo reklama po prostu w tych urządzeniach, w jakimkolwiek urządzeniu, musi być z racji tego, że musi na siebie zarabiać. I właśnie, teraz nie uważasz, że... Dobra, my jesteśmy więźniami już telefonów, jak to Pitbull powiedział, modlimy się, mamy jednego Boga, to... I powiedział, że ma dlatego swoją, nie wiem, starą Nokię, czy tam Motorola, czy coś tam, w której klika i nie ma, wiecie. Ale to jest nasza trzecia ręka, no powiedzmy sobie szczerze. I teraz oni nie będą mieli, znaczy oni, mówię, no ludzie, nie będą mieli telefonu, tylko wszystko robią tutaj i idą sobie, i tak, oto wiecie jak to wygląda, że jest założony ten hełm i on sobie klika. Nie, Karolina, to jest jeszcze za droga technologia. Pamiętaj, że nie wszystkich stać na telefon za 10 tysięcy. Ja nie, ale dobra, ja mówię o technologii samej. Na słuchawki. I zanim nie mówię, czy stać. Ja mówię tylko o chodzi tym... o to mi, że zanim to dojdzie... Dobra, ale nie o tym mówię. To w ogóle nie ma znaczenia kiedy. To może być za 10, za 20, za 30 lat. Czy teraz my będziemy, ludzie, uwięzieni, będziemy to samo, co w telefonie mieli tutaj ale i będziemy sobie klikać. Ale to zależy tylko i wyłącznie od nas. Niektórzy ludzie w ogóle nie siedzą w Instagramie i w telefonie. Ja myślę, że my z racji tego, że mamy taką pracę, inaczej to też postrzegamy, ale ja mam wielu znajomych, co w ogóle nie siedzą w Instagramie. W ogóle nie potrzebują tego. No ale jeżeli ich praca będzie wymagała, żeby siedzieć w tych słuchawkach i cały dzień robić tak. Ale równie dobrze, tak samo u nas w biurze dziewczyny siedzą sobie te 8 godzin przy komputerze, a poza w wolnym czasie mogą robić kompletnie co innego, a nawet nie siedzieć przy komputerze. To nie można tego porównywać, tak. Myślę, że jeżeli to będzie nowa technologia, która ułatwi nam życie, na pewno ona będzie wszędzie, nawet u nas w pracy. No, oczywiście, że będzie wszędzie. Nie wyobrażam tak samo, słuchajcie, my Betty kręci głową. Nie pracowaliśmy z AI przez, wiesz, wiele lat. Ale nie było dostępne też. No. Bo nie było dostępne, tak? No. Teraz sobie ułatwiamy tym życie. Jak te okulary będą nam ułatwiały życie, na pewno u nas będą w firmie i na pewno Betty będzie sobie projektować cokolwiek będzie chciała przez okulary. No. Wow. Przerażają mnie te okulary. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że są tak blisko oczu. Ale nie uważasz... Nie wiem, przeraża mnie to. Jednak jak to mogę odłożyć daleko, a to jak mam to na oczach i że to będzie mi się wyświetlało... Ale to będzie cię głowa męczyła, Karolina. Nie, właśnie nie będzie bolał łeb. Wiesz, o co chodzi? Nie chcę mieć czegoś pamiętasz, w głowie. Nie chcę mieć czegoś blisko mózgu. Jak było Wii? Też wszyscy byli podjarani, że można się ruszać w grze i w ogóle. No. Tak samo Just były dance. Google VR do gry, do strzelania. I co? I wszyscy o tym zapomnieli. Nikt z tego po prostu nie korzysta. Wii to już dawno nie znam nikogo, kto w Stanach odeszło w zapomnienie. A był szał na to. A był ogromny szał. Ja nawet to miałem. Miałeś Wii? Tak. W Holandii. Mieliśmy Wii, tak. Pamiętam, no. I co? No i co? No i mówią, co? Na grach to trzeba leżeć. Leżeć, po prostu siedzieć przed kompem. To jest granie. Każdy lubi pada. Paluszki muszą działać. Ale gdybyś miał możliwość teraz nie grać padem, tylko grać sobie o tak, że wiesz, że sobie po prostu robisz w powietrzu. To samo wychodzi też paluszkami. Ale dlatego właśnie mówię, że tam samo było w VR-ze, że to po prostu odeszło w zapomnienie, że ludzie chcieli grać z padem. Fajne jest to, jak na przykład idziemy do muzeum i są te muzea interaktywne i dają ci na łeb to i sobie widzisz dookoła różne rzeczy. To jest taka atrakcja, ale nie chciałabym tego nosić na co dzień. O to mi chodzi. Ja powiem ci, że mnie osobiście męczą te okulary. Ja na przykład jak mam iść do kina i oglądać film 4D, wolę go obejrzeć normalnie. Nie męczą. Wiadomo, że to jest chwila, więc mój wzrok dopiero po jakimś czasie, po pół godziny filmu się przyzwyczaja do tego, co oglądamy. Boli głowa. Ale... Ja to lubię normalnie obejrzeć film na projektor jakiś, wiecie, telewizor. Nie wiem, jakoś przeraża mnie to. I wiecie, co mnie jeszcze przeraża? Że mimo wszystko będziemy tacy odseparowani od siebie, bo każdy będzie miał założone te tutaj, nie wiem, to ma słuchawki plus, ja tak mówię na to hełm, ale... A teraz chyba okulary wypuścił takie, co nagrywają Snapchat. Mają okulary, które nagrywają. Tak? Masz kamerę wbudowaną. Możliwe. Tak, były kiedyś i mega popularne. Ale nie wiem, co ja miałabym nagrywać, jak idę tutaj do Sinseya. I co, streamować to? No, na przykład wyobraź sobie, że chodzimy po sklepie, oglądamy ciuchy i wtedy jak normalnie wchodzimy z wielką kamerą, lampą, to się wszyscy na nas patrzą, a tak to nikt nie wie, że nagrywasz w ogóle. O kurde. No to już jest grubo. No, i to jest w Stanach i są takie, na Snapchacie szczególnie są filmiki, fajne rolki, że właśnie pokazują, jak to działa. Bardzo fajne. Ciekawe. Ray-Ban Meta, tak. Ray-Ban Meta. To są wszystko początki. Zobaczycie, że to się tak rozwinie, że to będzie właśnie dostępne. Jeżeli nas oglądacie na YouTubie, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy jesteście tak jak Karolina przeciwko i przerażeni, czy jesteście tak jak Dariusz, zwolennikami, fanami. Może byście tego nie kupili, ale po prostu wam się to podoba. Tak. Ja mam jeszcze ten. A co chcesz? Dawaj, proszę. Uwaga, Beatka chce coś powiedzieć. A słyszeliście, to jest pytanie do was, w sensie do was. Słyszeliście o tym, że powstaje urządzenie, dzięki któremu śpisz w nim, w takim hełmie i potem możesz oglądać swoje sny? I czy to urządzenie jest podłączone do naszego mózgu, naszej jaźni? What the fuck? Ja pamiętam swoje sny, więc nie mam problemu, ale... Znaczy, ja jak jestem zmęczony, to zasypiam tak, rano wstaję, mówię, nic mi się nie śniło. Albo mam jakieś przerażające o pająkach. Ja pamiętam moje sny, więc ja i tak pamiętam. Ale to ciekawe, ale to też jest trochę creepy. Czyli to jest takie out of your body experience. Tak, że widzisz wychodzisz coś... z swojego z mózgu, ciała, w zasadzie mózgu. Stoisz obok i oglądasz, co się dzieje w twoim śnie. O kurczę. Bazujące na rezonansie magnetycznym. Wow. Chcę wam o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. W Japonii to jest dopiero straszne. To się śmiejcie, ale dla mnie to jest przerażające. To jest bardziej przerażające. Tak, że to już jest trochę jakbyś miała chip w głowie. Tu jesteś jednak urządzenie i nie jest to połączone bezpośrednio z twoim organizmem, no, oprócz wzroku. Będzie. A tu będzie tak, że USB sobie wtykasz w żyły i USB-C teraz, nie? Wow. No czytanie w myślach to jest inna już baja. Słuchajcie, w Japonii, Japonia i Korea przodują, jeżeli chodzi o tę robotykę i o te, no i Chiny, jeżeli chodzi o te wszystkie nowe technologie. Podobno w ogóle te wszystkie samochody samojeżdżące są zaprojektowane 20 lat już temu. Wszyscy wiedzą, że będą, tylko wprowadzają je powoli, ponieważ nie mogą szybko zmienić technologii, szybko wyprzeć benzyny. Różne abonamenty i ale już wszystko umowy. Wiadomo, że będzie. To w ogóle, to już nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast i jest powiedziane, co będzie? Czy tak, tak, jest wszystko powiedziane, co będzie. Wiadomo, że one jak będą miały te kształty, takie, wiesz, obłe, że, wiesz, że właśnie będą takie bardziej plastyczne, tak, miękkie. Tak, tak, tak jak w filmach AI, tych science fiction. Ale chciałam ci coś powiedzieć i powiedz mi, co o tym sądzisz? Japończycy będą tym jeździć. Cena 3 miliony dolarów. Wklejmy wam zdjęcie. Firma Tsubame Industries, żeby było po angielsku, opracowała 4-kołowego robota inspirowanego popularną japońską animacją Mobile Suit Gundam. To właściwie ubieralne maszyny, pojazdy, do których wchodzi człowiek, żeby nimi sterować. Proszę, co o tym sądzisz? O, fuck. To jest taki żołnierz. To jest tak przerażające. Z czymś ci się to kojarzy? To mi się kojarzy właśnie z wszystkimi filmami. Dokładnie. Transformers. Na pewno troszkę takie kształty. Matrix. Ostatnia bitwa, przepraszam, w Babilonie dokładnie tak wyglądała. Okropnie. I ludzie w tych maszynach, którzy strzelali do tych robotów, które wpadały. Po prostu ja mam koszmary na ten temat tych robotów atakujących. Ja myślę, że tak będą podłączonych ludzi z wysysanych tych. O Jezus. Jak tak będą wyglądały po prostu maszyny na wojnie. Że to będą się maszyny już biły, Jezus. A nie. Ryczeć mi się chce, jak o tym myślę. To jest straszne. Karolina, my nie dożyjemy tych czasów. To jest straszne, ale nasze dziecko dożyje. To jest straszne. Myślę, że nasze dziecko też nie dożyje tych czasów. Dożyje właśnie. I chciałabym, żeby przyniosła się wtedy na Marsa. No może nie na Marsa, na jakąś inną przyjaźniejszą planetę. Jest to, albo na razie to nasza córka jest faną czarnej dziury, więc no bo wie, że czarna dziura jest daleko. Myślę, mówi że tak, kocham cię aż do czarnej dziury. Myślę, że nasza córka będzie chciała się przeprowadzić na czarną dziurę albo do czarnej dziury niż do stacji kosmicznej. Na Marsa. Aż mam żołądek ściśnięty, jak o tym myślę, wiesz? Ja myślę, że nasza córka będzie żyła sobie w naturze, na działce. Tak, jasne. To jest niemożliwe. I będziemy mieli bazę zrobioną taką, będziemy mieli ogrodzenie, które będzie dawało szoki elektryczne, jak będą się roboty zbliżały. Bo ja, wiesz, jak ja tu jestem specjalista, ja do przodu oglądam się tych filmów, już będę budował bazy. Już naprawdę. Nasza działka to już jest taka trochę baza elektroniczna, bez prądu. Brakuje nam, wiesz czego? Wiem. Agregatu. Tak, musimy kupić agregat. Jest to przerażające. Ta wizja przyszłości jest przerażająca. Prawda jest taka, że nie masz wpływu na to. Właśnie chcesz powiedzieć? Że nie masz na to wpływu. Nie ma co się teraz gdybać i martwić. I wiem, że cię to może przerażać, ale tak, nie masz na to wpływu. Jak to będzie, to trzeba po prostu kupić sobie wersję tego i się niestety dostosować do tego. I właśnie ja będę tą babcią, która się nie dostosuje. Tak jak mówiłam na początku, że babcie się muszą dostosować, wiesz, że są takie filmy, że wyciągają jakby mózg, jaźń, inteligencję z człowieka i wszczepiają go do robota. Ble. I wtedy będziesz babcią robotem. Fu. I właśnie są takie filmy, że ktoś mówi, że nie chce nigdy przeniesienia, a ktoś chce. To ty będziesz babcią normalną, a ja będę dziadkiem robotem. Fu. Fu. To jest tak obrzydliwe. I właśnie dziadek robot będzie siedział na murze. Będziesz sam siedział w robocie. Ja będę wysyłał te szoki elektryczne, żeby inne roboty nie weszły do naszej córy, która będzie wisiała na hamaku sobie na drzewach. To jest okropna wizja, obrzydliwa i nigdy nie chcę, żeby się spełniła. Naprawdę wolałabym, żebyśmy się cofnęli o 100 lat do życia w naturze. Ale może też tak być, niż żeby to tak się skończyło. Nie będzie prądu nagle. Może tak być. Może tak się starzy. Takie przewidywania tak są, że może być nagle odcięty prąd, internet. Będzie szok kulturowo-społeczny i będziemy musieli się cofnąć. A, się tutaj nagadaliśmy. Jest taka możliwość i wolałabym, żeby tak się stało, niż żebyśmy za 100 lat wyglądali jak pół roboty. To mnie przeraża i tak szybko idzie technologia do przodu, że tak się stanie. Nasz sąsiad powiedział, że jego mama miała operację kolan, biodra i wszystko i już mówi, że jest pół robotem. No to tak mówi, że jest takim półterminatorem, ale w ogóle roboty już operują. I jest to wielki sukces, że roboty mogą operować. Jesteś przerażony, no gdyby cię robot miał operować. Ja bym chciał, żeby mi robot operował siatkówkę, bo tak precyzyjnie to robią niż człowiek. A później idziesz tutaj i co? Tutaj zakażenie, tutaj coś. Tu ci mówią, że tak musiało być. Żeby nikt błędy nie popełnił. Nie, błędów lekarskich nie było. Ale że właśnie roboty będą operować. Nie będzie. Że wiesz, robot będzie mógł pracować non-stop. Się nie zmęczy. Dlatego ja uważam, że jedyne, co jest złe, jedną rzecz, która jest zła, to, że właśnie robot wyje tą pracę człowieka. Że po prostu będzie takim zamiennikiem, tańszą siłą robotczą. Będzie. Już teraz jest. I będzie coraz bardziej. Przykład też był w naszej firmie niestety, ale... Ale nie, no wiesz, są takie, można by powiedzieć, zawody przyszłości. Piekarz nadal będzie. Piekarz nadal będzie, chociaż no nie wiem. Nie wiem, ciężko będzie. Nikt ci tak ładnie bułeczki nie położy na blat. Nie wiem, nie wiem. Chociaż już maszyny robią to. I co byście oglądali influencerów zamiast nas, by tu siedziały dwa roboty i gadały? Ale na przykład psycholog, chociaż też może. Co ty, robot też może to rozkminić. Jak już jest, wiesz, ale jak jest, wiesz, psychologia poznawcza, on musi, wiesz... I wyobrażasz sobie takiego robota, AI, jak go nazwać może... jakaś... Benek. Nie, chciałem powiedzieć Maxina, ale za bardzo z Maksinaczką się kojarzy. No jakaś tam... Jakaś tam ona, Alexa, która będzie pokazywała, jak namalować kreskę albo jak pomalować rzęsy. Ale o czym ty teraz mówisz? Taki, że w zamieni youtuberka będzie taka... A, w tym sensie, że zamieni influencerkę. To by było śmieszne, nie? Ale widzicie, to jest jeszcze czynnik ludzki, że my mamy jakiś charakter. Czy te roboty będą miały charakter? Mamy charakter i my popełniamy błędy i ludzie lubią osoby, które popełniają błędy, które są normalne, nie są perfekcjonistami. Więc my jesteśmy kryci, twoim zdaniem? Ludzie mogą się utożsamić z nimi, mogą nas wtedy skrytykować, hejtować, poprawić albo nas polubić. I pamiętajcie o tym, że influencer przyszłości, robot, będzie idealny. Tak. Będzie miał idealne wymiary, będzie mądry, piękny i będzie was wkurzał. Że jest zbyt ładny, zbyt idealny, a my nie jesteśmy idealni, to mamy tą przewagę chyba. Wow, powiem wam, że jestem tym przytłoczona, myślę o tym często, to jest jedna z tych moich 4 rzeczy w życiu, którymi się martwię, to jest to właśnie to. Cię przerażają? Z 5 rzeczy, którymi się martwię. A co cię jeszcze przeraża, możesz jedną przytoczyć? Władimir Putin. Oh, to jest nie na ten podcast rozmowa. Nie przeraża, no ale mam 5 rzeczy, które mnie martwią i to jest jedna z tych. Ta przyszłość niepewna. To jest znowu rzecz, na którą nie mamy wpływu, ale jak to mówią, nie możemy się... Masz wpływ, nie musisz kupować tego czegoś na głowę. Nie kupuj tego, proszę. Ale czy ja to kupiłem? Ale ja widzę, że masz ochotę. Mogłem sobie kupić. No właśnie, niepotrzebne mi to jest. Nie, a zegarek? Kompletnie. Miałeś zegarek? Nie nosisz już zegarka, który ci mierzy wszystko. Ja też nie noszę. Zgubiłem ładowarkę, ale nosiłem. Ja też nosiłam. Bardzo długo. Też nosiłam. Ale fajne to było, bo mierzyło tętno i na przykład... Mierzyło mi głęboki sen. Tak. Bardzo długi miałem głęboki sen. Ale ja już później nie chciałam w tym chodzić. Jakoś tak nie chciałam być... Ale dostaliśmy teraz, podpisaliśmy nowy abonament akurat z jedną siecią i dostaliśmy w prezencie te zegarki. Tam są kroki, coś tam takie. To jeszcze nie takie mądre te zegarki. Dostaliśmy takie podstawowe. Za słaby ten AI w tych zegarkach. Dobrze, że nie ma AI jeszcze. Jeszcze nie ma AI. Jeszcze są za proste. Napiszcie, co o tym wszystkim sądzicie. Ale teraz chipy nawet masz w lodówce, więc musiałabyś wykopać sobie ziemiankę i tam trzymać słoiki, żeby nie były napromieniowane chipem z lodówki. Kochani, napiszcie, co o tym sądzicie. Ja to trochę mówię prześmiewczo, bo ja jestem po prostu tym zajarany. Fascynuje mnie to i po prostu uwielbiam filmy na te tematy i dokumenty. Ja mam zbyt bujną wyobraźnię. Dlatego Karolina ma mnie, żebym ją ochronił. Ja myślę o Matrixie cały czas. Ja obejrzałam Matrixa, jak miałam 18 lat i mi wystarczyło. Wiedziałam, że tak będzie. Do dziś jest przerażona. Jestem do dzisiaj przerażona po Matrixie. Wierzę, że będziemy tak podłączeni do tych rurek. Niestety. Mam nadzieję, że ten podcast wam się podobał. I że nie było zbyt smutno na koniec. Karolina, będzie dobrze. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat. I jaki team jesteście? Za czy przeciw? I co sądzicie o tych okularach na głowę? bo no... Cena tak przerażająca. No ale myślę, że... Ale fajne są. Nie. Dziękujemy. Dzięki, pa. Miłego dnia, pa, pa.